A za tym yo, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony ja, Hunter, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Ethereum. Czyli w sumie z bardzo spoko gierki, że były ten... była radość z tego, że powróciło nagrywanie. Ogólnie raz nie nagrywam tak bardzo w nocy, więc spróbuję się nie jąkać. Oraz będę teraz mówił więcej na temat taktyk w grze, niż więcej tłumaczył, bo już podstawy mniej więcej wytłumaczyłem, tylko jeszcze parę rzeczy powinienem dopowiedzieć, bo zauważyłem, że wiele trochę się palnąłem też i niektórych rzeczy nie powiedziałem. Oraz tak, teraz szczerze nie mam pomysłu, co by tu zagrać. Może teraz jakiś jeden na jeden mógłbym to włączyć, tylko nie wiem co. Tak szczerze. Nie, tej mapy nie lubię tak strasznie. Ale chociaż nie, mam pewien pomysł. Myślałem o Marsie właśnie, żeby zagrać konsorcjum. Tym razem sobie pogram konsorcjum. Pokażę wam, jak to wygląda. Teraz jakby to tu dać. Miałem pomysł mniej więcej taki na sam początek. Ale pomyślałem sobie tak średnio. Więc może zrobimy tak. On będzie bardziej obronny, więc jest git. Przynajmniej nie będzie może dostała takiego wpierniczu jak ostatnio mój bot. Tornada będą bolały, jeżeli oni będą mi włączać szybko. I będzie nie fart, oczywiście, no, rozwali bazę czy coś. Tak, dodatkowe frakcje, jasne, że włączamy dodatkowe frakcje. One, myślę, że one będą gdzieś w tym i w tym miejscu, coś takiego. Albo może w tym. Jeżeli będą w tym, to na pewno rozwalę. Nie wiem, z której strony będziemy zaczynać, raczej myślę, że z tej, bo jesteśmy po tej stronie. No cóż, no to co, zacznijmy. Od razu. Dwa intary kontra Imperium Wektytów i konsorcjum. Myślę, że to ciekawa będzie walka. Teraz chciałbym w ogóle, żebym ja nie miał pałacu. Żeby ten mój bot może jednak faktycznie, kurde, lepiej działał. Aniżeli jak ostatnio, jak już mówiłem. Resztą. Tylko żeby się teraz gra włączyła. O, dobra, się bałem. No dobra, mam pałac. To jest ogólnie, jak widzicie, też ładny pałac ma konsorcjum. Taka piramida. No i co? Jedziemy z przeciwnikami. Zaczynamy chyba od prawej, znaczy od góry. Tak, prawy górny rok, czyli odwrotnie. No to co, jedziemy od razu z produkcją jednostek. Nasz konsorcjum ma takie coś jak tak zwany Blitzkrieg, mówiąc nie po niemiecku. tak właściwie. Co robimy? Zrobię dokładnie taką samą taktykę, myślę. Jak widzicie, to jest mapa mniej więcej na konsorcjum, bo na konsorcjum, no. To jest mapa, znaczy stolica konsorcjum, nie? W kampanii, więc no, są też takie miasta, jako ten las, nie? To tak. I teraz tak. Czy tu już mamy budowane? Dobrze, więc od razu jedziemy. Skoro mamy Blitzkrieg'a, czyli nasze jednostki piechoty pierwszego, znaczy jednostki pierwszego poziomu są tańsze, w skrócie. Więc zrobię parę tych jednostek na sam początek, żeby się poobraniać. Plus do tego muszę mieć więcej Ethereum. Raczej myślę, pójdziemy w teraz bijatykę porządną.
tutaj mnie nie bicie. Poza tego tak sądziłem, że tam będą ci goście. Tu już idziemy tymi. Oni mają takie coś specjalnego, że dostajemy punkty dowodzenia. Przez to, że zabiją jednostkę. Tu sobie damy radar, bo mamy radar. Mamy takie coś, że szybciej możemy wznosić jednostkę. I takie coś, że tam 20% dostajemy dodatkowego Ethereum w danej chwili. I tu widzę, że jest źle troszeczkę z tą wystawioną bazą. Teraz tu idźmy, skoro buduje się wieżyczka. Tutaj musimy dowalić, więc są mocniejsi. Ci mi zginą, ale to nie ma znaczenia w danej chwili. Ta wieżyczka musi tu robić robotę trochę. Przynajmniej coś musi tam porobić. Najważniejsze, że ta wieżyczka wzięła fokus. Tu zacznijmy to robić. Dlatego zróbmy to, bo to się przyda. Jak będziemy tracić jednostki, to zabij. Jak najbardziej. Najsik. Bardzo dobrze. Tu spróbujemy walnąć airstrike'em, może to ich wybije. Bardzo dobrze. Dobrze, najsik. Bardzo, bardzo dobrze to wyszło, muszę wam powiedzieć. Zróbmy tu wieżyczki. Się nimi ukryjmy na zboczu tego miasta. Tymi spróbowałbym zająć tamtą bazę. Jeżeli tu zbudujemy bazę, będzie to idealny po prostu. Znaczy tutaj bazę i tutaj bazę, to będzie idealne miejsce na zrobienie desantu gdzieś tu i zaatakowanie jego bazy. A tu widzę, że mnie nadal nawalają. No cóż, ale potrzebuję więcej technologii i Ethereum. To najważniejsze chyba, nie? Tornado approaching. Gdzie? Weźcie, jakoś odeskortujcie może. Tu raczej te wieżyczki sobie poradzą, myślę. Teraz tak, zobaczmy jak tam ten drugi się rozstawił. Tu już ma pewnie bazę, prawda? Prawda. Trzecia wieżyczka, okej. A czy tu się rozstawił? Nie, nie rozstawił się. No dobrze. Tu musimy zrobić, nie, znaczy... Musimy zrobić obronę, tak? O kurde, tornado. Okej, leci w tą stronę, więc jest git. Nie rozwali mi niczego. Teraz tak, w co by tu pójść? No my żadnych latających jednostek jakichś superanckich nie mamy. Tu zrobimy sobie rozstawiaj ten budynek od rozstawiania się. Nie wywróćcie tu może. Te wieżyczki dają radę, bardzo dobrze. Tutaj jest ustabilizowane, tutaj, tu może coś dodamy sobie. Ja ogólnie chcę mieć jednostkę tą. Ona jest bardzo dobra. Jak widzicie, ona ma coś takiego jak ukrycie, no. Jednostki tu mogą być niewidzialne. I tylko niektóre jednostki mogą je wykryć. Znaczy działa to mniej więcej tak samo jak piechota w lesie, nie? Ale na przykład czołgi, nie? O to bardziej chodzi. Dobra, więc tu zaczynamy rozstawiać. I tu zrobimy naszą fabrykę czołgów. Przy tym tutaj robimy fabrykę Ethereum. Myślę, że to możemy zniszczyć w bliskim czasie, jak już zrobimy porządną ilość czołgów ukrytych. Ci tutaj siedzą. No niech oni tu siedzą. A, i też nie dopowiedziałem w poprzednim odcinku, że jeżeli jednostka jest w lesie, to ona ma też bonus do obrony. Inne się nawala.
robi pojazdy rzeczami ranki. Trochę samo. Niech tutaj, jak on tutaj zrobi jakąś porządną linię obrony, to bardzo dobrze będzie. Bo on mi tu ustabilizuje granice z tej strony, jeżeli tu postawi oczywiście działka, a tu moja strona i tutaj to już nie ma co gadać, nie? To już będzie gites. Pojazd oblężniczy to średnio. Myślę, że czołgi właśnie się tu przydadzą bardziej. Bombowce raczej średnio z bombowcami, myślę. Poszedłbym też tutaj w kolosy, bo oni mają dobre kolosy. Również jak zwykle powinniśmy dać presję przeciwnikowi względem czasu. O właśnie, zaczyna wieżyczki robić. Więc jest gites. Co on tu robi? Robi takie budynki. A co ma w tym, w centrum kontroli? Dobrze. Tutaj też, okej. Okay. Tu ma bardzo dobre postawione wieżyczki. To jego wieżyczka mało zrobi, mi się wydaje. A ja mu trochę może pomogę. Jakby tych postawił gdzieś, nie wiem, tutaj, żeby tylko ostrzeliwywali tamtych, to by było znacznie lepiej. Nie wiem, czy nie zrobić piechoty przeciwpancernej. Średnio jakoś myślę nad tym przedsięwzięciem. Tych weźmiemy, bo oni tu... Potrzebuję ich, żeby tu postawić wieżyczki. A, i tutaj pomyślcie sobie, co to będzie, jeśli tu postawię te wieżyczki. Pomyślcie sobie, co to będzie. Mam nadzieję, że to nie jest już zajęte przez niego. Teraz tak, tymi czołgami podjedziemy i pomożemy mu. Co to jest za piechota? Oblężnicza. O kurde, oblężnicza piechota nie brzmi zbyt dobrze dla mnie. O, jak widzicie, te jednostki są niewidzialne i mogą ostrzeliwywać z daleka, gdzie Hurricane jest. O kurde, tutaj? Nie, gdzie on się pojawia? A, tam jest, dobrze. Dobrze. Jakieś jednostki, które wykrywają. Nimi trzeba bardzo ostrożnie jeździć, żeby nie zostali właśnie wykryci. No co jak co, ale to są tylko zwykłe czołgi. Takie. Tylko że z ukryciem. Widzicie, mają dokładnie takie same staty. Okej, okay, ja sobie to pod kontrol 1 dam. I tu pojadę jednak na swoją granicę. Ci są... Ci niech się wrócą, tak szczerze, tutaj. Jednostki bardziej zaawansowane potrzebuję. Tu nie przejął. Easy. Tu zrobimy takie. Chwileczkę. Yes, sir. Coordinates set. Roger that.
damy tarczę siłową. Bo my tu właśnie chcemy te wieżyczki. O, odkryli go. Ciut późno. Przynajmniej jak tam tutaj se stoją? Stoją se. Dobrze, tu są ciężkie wieżyczki. No jak on tu naspami tymi ciężkimi wieżyczkami, to raczej tu się nie przedrą. Teraz tak. Tu postawimy jedną taką wieżyczkę, no jakby co. Okej, teraz tak. Trochę ukrytych czołgów. Chcę mieć takich z 5. No i są idealni właśnie pod ostrzeliwaniem takich gości. On teraz ma odwrót. Nie widzi naszych czołgów. I się nie udał mu ten powrót. Tu się wycofajcie. Teraz tak, wy tu dojedźcie. Postawimy na granicy ciężką wieżyczkę, nawet dwie. A tutaj jakoś tak wieżyczkę artyleryjską. Dodam pod jedną grupę te. Nie. Oni jedą prosto na to. Cofajcie się w takim razie. O dobra, zniknęło. No te tornado mogą nas nieźle dowalić. Czy ono nie zadaje, zauważyłem, dużych obrażeń, ale... Zawsze lepiej być pewnym, tak. Tak, naszą prawdziwą armię, która będzie... się robiła. O, panie, ile to zadaje. Dam sobie to pod kontrol 1. Właśnie, zanim przeciwnik to wykryje. To już będzie martwy. Także to jest bardzo dobre. Tymi czołgami zaatakujemy tych strażników, którzy tutaj stoją se. Teraz tak, już mogę kolosy, prawda? Poczekamy se na kolosa wojennego. Tym dam tarczę. Nim nie trzeba dawać raczej tarczy, bo właśnie jak mówiłem, oni służą jako DPS-y bardziej. To będzie boleć. Skoro oni robią takie rzeczy. Muszę wziąć radykalne środki, czyli myśliwce, które kontrują. Bombowce. Standing by. We'll call attack order.
Wróg przebił tarczę floty. O! To więc tak to się dzieje. Więc jest źle. On nas chce zrobić na czas. Czy przeciwnicy. Dobra, przechodzimy w takim razie do ofensywy z tej strony. A tu przechodzimy do ataku z tej strony. Ja nie powinien sobie poradzić ze strażnikami raczej. Wyłazić mi z tego, kurde, krzaka. O, tutaj ma tą swoją bazę niszczącą moją flotę. Ja mu dam. O, to ciekawe, to działa nawet kiedy mieści się ten główny budynek. Wy dwójeczki jedziecie tu. Wy tu stójcie. Natomiast tutaj przejmujemy posterunek, który leżał w tu, gdzie strażnicy byli, a dwójeczkę przemieszczamy właśnie bliżej pozycji jedynki. I wspomożemy naszego sojusznika. Jak tu to wygląda? On tu wziął bazę, co? To dobrze. Że on tu wziął bazę, przynajmniej coś robi. Tutaj przydałoby się, żeby zajął. Jak tam dwójka? Dwójka jedzie. A, wam nie rozdałem rozkazów. Okej, w takim razie wy tutaj. Skoro oni nas chcieli zrobić... A, tu nie mamy miejsca. Lipa. My w sumie nie potrzebujemy więcej Ethereum. Bardziej potrzebujemy miejsca na kolosy. O nie, dwójka, zniszczyć mi to. No, ten kolos wygląda lepiej chyba niż ten Intaru, jak myślicie. Mi się wydaje, że lepiej. Tutaj jeszcze będziemy mieli wsparcie. Jedynka, wycofajcie się. To zniszczcie. Dwójka tutaj niech sobie stoi. Tutaj kopalnia Ethereum, zakłady logistyczne. Już mamy wszystkie. Teraz tak. Tu przejmujemy od razu, żeby zająć ten teren. Jedynka też tutaj.
na kolos wojenny. Myślę, tak. Teraz wy idziecie przejąć mi to tutaj. No i dostają od wszystkiego to tak naprawdę. I od artylerii. Ciała artyleryjskie są takie fajne. Się tak podobają. No nie, jestem kolosem, a wy jesteście tylko przeciwpancerną piechotą. Trochę się mijacie z celem, co? Mogę użyć nanomontażu na to. Mogę. To trzeba zniszczyć, ale to jest bardzo kruche, widzę. Bardzo dobrze, że on robi dokładnie to samo co ja, czyli zakłada kolonię w tym wystawionym miejscu. A tu co robi? A, niszczy przeciwnika bazę, bo on się tam rozłożył. No dobra. Idziemy w takim razie tutaj po to. Użyjemy nanomontażu. I tak zrobimy. Tylko pokażcie im jedynka, żeby nie niszczyli moich budynków, ok? Dajcie im do zrozumienia, że mi się nie podoba ich zachowanie. Dlatego muszę wziąć kolosa tam z góry. Też kolosa oblężniczego, żeby się mieli mocniejszą siłę przebicia przez budynki. Cofajcie się, bo oni mnie tam ostrzeliwują z daleka. Okej. Jak to już to wygląda? Następną wygraną myślę, że spróbujmy zrobić przez zniszczenie struktury floty. I co? I tu już mam armię, no i wjeżdżamy. Tymi czterema kolosami. Najsowo, najsowo. Tu jeszcze pójdziemy pomóc temu. Teraz tak. Co my tu mamy? Kolosem idziemy tam pomóc. A tu już w ogóle easy. Poleciała baza. Bo my pałac musimy zniszczyć. Dobra. Ej, serio? Ty, to ja nie wiedziałem.
Myślałem, że ten, że wystarczy jednego gracza zniszczyć. To tu, idź mi, idź tu tym, ziomek. Where are you going? Tu. Tymi agentami cienia... Pójdziemy z nich. Nie, mój kolor zostaje ostrzeliwany. A tu? Tu jest pusto, a tutaj... No, pałac Intarów. Mocny. Jak już mamy miejsce logistyczne, to sobie zrobimy więcej baz. Myślę, o, nawet mamy jednostki przeciwlotnicze, więc... Nie mogą nam z łatwością zniszczyć kolosów. To wszystko pod kontrol 1. I jedziemy. No ta armia to już nie jest niepowstrzymana, nawet bez tarczy te kolosy są mocarne. Zresztą zrobimy tak. O, jednostki nam zniszczyli. Budujemy zamiast nich kolosy, jak już ten... Jak już tutaj się uporam z robieniem dodatkowych baz. Halo, jedynka, proszę tu iść. Wszyscy. Chyba to myślę. To nie wiem, czy wiecie, ale to nam daje 10% Ethereum, które z oddziałów, które zginęły. Czy za ich koszt, jakby, tak? No i epicko to wygląda. Ale żeby się gra nie zacięła. No. No i... Najsik! W sumie... Co jeszcze lepiej niż ostatnio. No, te kolosy, kurde, tu zrobiły grę, myślę. Te czołgi. Tak w sumie dla mnie to było bardzo szybkie, nie? Ale to było 30 ileś minut. Ciekawe, nie? Jak to działa? W ogóle teraz jest... prawie dobrze ułożony, bo gdybym grał na przykład tym Intarem, to patrzcie, tu wyniki się zgadzały, bo bot jest zielony, mój sojusznik, no to byłby tym Imperium Vectidami, ja bym był białym Intarem z białym nikiem, a to byłyby konsorcjum czerwone z czerwonymi nikami, nie? To takie by było fajne w ogóle. No to co, no, dość prosto to wyszło. I nie wiem, czy nie zacząłem nagrywać podboju z tej gry, bo potyczki fajnie, mogę nagrywać te potyczki, ale jednak może ten podbój dał więcej w jakby w tych odcinkach, bo to zawsze trochę tam z tej tury jest, ale najgorsze jest to, powiem wam, że w podboju są ciągle walki. Ciągle jest... ciągle... jakby to powiedzieć... przeciwnicy po prostu spamią walkami.
non-stop. Ja wam to mówię. Oraz system tam taki, no, po prostu tak w dupy działa, który jest właśnie przeciwko temu, przeciwko walkom RTS-owym. Także nie wiem, jak to będzie z Ethereum. Mi się podoba nagrywanie tej gry, tych potyczek. Więc do zobaczenia i bye boy.